siłowni Suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dziennie korzysta średnio 100-150 osób. Profesjonalnie wyposażona sala do ćwiczeń przyciąga nie tylko młodych kulturystów, ale i osoby nieco starsze, które dbają o swoją kondycję. Choć chwalą sobie możliwość korzystania z dobrej jakości sprzętu i spotkania się w miłej atmosferze, to ich zdaniem warunki, w jakich muszą ćwiczyć, delikatnie mówiąc, pozostawiają wiele do życzenia. W sali nie ma czym oddychać, okna są zamknięte, a klimatyzacji brak, mówi nasz czytelnik, który zgłosił się niedawno do naszej redakcji. W takich warunkach można stracić przytomność, zasłabnąć czy nawet dostać wylewu. To duże ryzyko, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby starsze. Zrobienie klimatyzacji w tej chwili na siłowni wiąże się z bardzo dużym kosztem, bo to jest w granicach tam 30, powiedzmy 35 tysięcy. Będziemy po prostu w tym roku szukać i pieniążków. No może coś będziemy chcieli zrobić w przerwie letniej. Budynek jest w wysokości 6 metrów i zrobienie samej klimatyzacji na górze nic nie da. To musi być nawiew od dołu zrobiony, żeby po prostu była cyrkulacja powietrza. Urządzenia, które na dzisiejszy czas ręczne, mechaniczne na rynku są oferowane, no niestety są bardzo awaryjne i często się psują. No i już powiem, że firmy, które to robią, już nie chcą nawet naprawiać tego, a koszt na przykład urządzeń zainstalowania elektrycznych, no to jest 3000 od jednego okna. No w tej chwili nie za bardzo, tym bardziej w lato. Okna się otwierają, bo słyszałam, że no są z tym małe problemy. Jeszcze wcześniej nie było tak źle, a teraz już jest po prostu duszno. Jak jeszcze jest więcej osób na sali, to nie ma czym tak naprawdę oddychać. Mniej się dotlenia organizm i tak dalej. To nie jest na pewno korzystne. Na pewno w tym kierunku coś będziemy działać. Wygląda na to, że klientom muszą wystarczyć elektryczne wentylatorki, które kierownictwo włącza od czasu do czasu, oraz okna, których nikomu nie chce się otwierać. To po prostu śmieszne, żeby w XXI wieku dostęp do świeżego powietrza był czymś na miarę lotu w kosmos, komentuje nasz czytelnik.